Cześć, to Kuba z YouTube'a. Kolejny odcinek ukubowanego, czyli Kuba próbuje gotować. A dzisiaj będę starał się rozbić jajka metodą Piotrka z Kocham Gotować. Także zapraszam. Może, żeby atmosfera była bardziej przyjazna, wyobraźmy sobie, że jesteśmy na Hawajach. Dobra, może być. Ale zdejmę to, bo ciężko mi się będzie w tym poruszać w kuchni. Ale wy możecie zostawić jak chcecie. Skorzystam z jajek, które darowałem w promocji w Leclerc'u. 10 za 3,99, aczkolwiek termin jest do 4, ale spoko, damy radę. Nie przychytrzą nas. Zaopatrzyłem się też w lizaka, bo Piotrek polecał, żeby kupić Kinder Niespodziankę w starej wersji, gdzie mamy taki żółty pojemnik, na którym będziemy mogli testować rozbijanie jajka. No ale niestety nie było, więc kupiłem takiego chupa chupsa. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dobra, tak wygląda po otwarciu. I to miało być jakoś tak, że tak. I że otwieram sobie tak. Podobno. Chodzi o to, żeby otworzyć jajko trzema palcami. Jeszcze nie mam dobrze wyrobionego tego ruchu, ale podobno o to chodzi. O coś takiego, że jest to takie... To jajko jest trochę grube. Nie tak jak Kinder Niespodziankowe, no ale... Może to wynika z mojego braku koordynacji palcowej. Chociaż w sumie palcami umiem ruszać. Przygotuję sobie dwie miski. No i na szczęście mamy 10 jajek, co pozwoli nam na ewentualny błąd podczas rozbijania. I wyleję wszystko do środka, tak. O tak. Za pierwszym razem. Prawie weszło. Trochę za mocno. Ostatnie jajko. Postaram się to zrobić z taką nonszalancją. O tak, o tak. Trochę nie wyszło. Ale jestem mile zaskoczony. No i już mam wszystkie rozbite, więc mogę przystępować do robienia jajecznicy, ale najpierw trzeba, nie trąb mi, trzeba skroić cebulę. Jem czysto. Zawsze myję ręce. Nakroję. Ależ ty śliska. Ależ ty śliska. Ogień. Olej. Następnie cebula. Standardowo. Dzisiaj będzie wersja uboższa. Bez kiełbaski. W międzyczasie rozbełtam jajka. Oczy szczypią, więc czas dodawać jaja. Żeby nie marnować czasu, zajmę się naczyniami i je umyję. Trochę nam się przypaliła, ale nie szkodzi. Czyli było 6, zatem połowa to będą 3. Połowa to będą 3, czyli zostają 3. I teraz jeszcze na 3 to będę miał 4. No to powiedzmy, że... I 2. No i do tego można sobie zaserwować jakieś kanapki, na przykład z selami oraz owoc w stylu
banana lub też pomarańcz.